Dzień dobry Państwu. Powoli zbliżamy się do końca części czysto biocenotycznej, to znaczy omawiania poszczególnych grup organizmów związanych z ekosystemami wodnymi. Potem będzie jeszcze jeden wykład poświęcony ogólnie zależnościom ekologicznym i przejdziemy do części ćwiczeniowej, już znacznie prostszej, w inny sposób prowadzonej, ale o tym zdążę powiedzieć. Dzisiaj pora na ssaki. Ostatnią grupę omawianych kręgowców i będzie podobna sytuacja, co w przypadku gadów. Ja Państwu pokażę prezentację dotyczącą wszystkich ssaków Polski, natomiast szczególną uwagę poświęcę tym związanym z wodami, tak żebyście Państwo mieli ogólny pogląd na całość grupy. W przypadku ssaków Trochę tak jak było z ptakami, niekiedy trudno jest powiedzieć, czy dany gatunek jest w jakim stopniu związany z ekosystemami wodnymi, bo będzie mniej niż w przypadku ptaków gatunków czysto wodnych, takie, które bez wody nie mogą żyć, dla których jest to podstawowe siedlisko życia. Natomiast będzie sporo takich, które z wody będą korzystały, a nawet jeśli nie z samej wody, no najprostszy przykład to jest wodopój, rzecz jasna, ale niekoniecznie w tym celu mogą na przykład wędrować wzdłuż dolin rzecznych. Woda nie jest im wtedy niezbędna, ale ten fragment środowiska, fragment ekosystemu, który jest bezpośrednio związany z rzeką, czyli Dolina Rzeczna, jest dla nich szlakiem migracyjnym, korytarzem swobodnej migracji. Także to wszystko trzeba sobie tutaj jakoś pośrodkować i widoczna na zdjęciu sarna jest tego dobrym przykładem. No to trudno ją nazwać ssakiem wodnym, nikt przy zdrowych zmysłach tak nie powie, ale jednak jest związana dość ściśle na przykład z lasami łęgowymi występującymi w dolinach rzecznych i z samymi dolinami rzecznymi jako elementem mozaiki środowiskowej. Także zaczynamy. Zaczynamy, proszę Państwa, od jeży. Od jeży, a celowo użyłem liczby mnogiej, ponieważ mamy w Polsce dwa gatunki jeży. Jeża wschodniego i jeża zachodniego. Bardzo łatwo jest je odróżnić. Mianowicie jeż wschodni ma o 200 do 300 kolców więcej. Więc jeśli ktoś z Państwa ma taki rentgen wokół i potrafi policzyć kolce jeża, jak on leży zwinięty w kulkę, no to jest banał. Oczywiście żartuję, różnią się wyglądem podbrzusza przede wszystkim, ale też czasami trudno jest zobaczyć jeża od brzucha. W związku z tym znowu tutaj najłatwiejsze będzie kryterium, że tak powiem, geograficzne. Granicą występowania tych dwóch gatunków na obszarze Polski, aczkolwiek niezbyt taką ścisłą, jest linia Wisły. Jak się łatwo domyślić, na wschód od linii Wisły będziemy mieli jeże wschodnie, na zachód zachodnie. Ale uwaga, to nie jest dlatego, że Wisła, rzeka, jakby nie było potężna, jest dla jeża barierą nie do przebycia. Może się to wydać dziwne, ale on ją potrafi przepłynąć. Nie widziałem nigdy jeża przepływającego Wisłę, ale widziałem jeża przepływającego bardzo podniesioną, rwącą narew w okolicach zapory Dębę, gdzie ona jest równie szeroka jak Wisła. I stałem z otwartą gębą, nieładnie mówiąc, patrząc, jak ten maluch sobie radzi z nurtem i on ją przepłynął. Także nie musiał chyba, po prostu tak chciał. Także nie jest to zapora nie do przebycia, niemniej stanowi dosyć istotną barierę geograficzną. Jeże w zasadzie wszystko żerne, w ich diecie dominują bezkręgowce różnego typu. Jeże nie pogardzą także płazami. Uwaga, jako jedyne z nielicznych ssaków zjadają ropuchy. Nie brzydzą się ich w cudzysłowie. Ropuchy nie są dla nich straszne. Dietę uzupełniają owocami, nasionami. Aczkolwiek nie noszą jabłek na kolcach. To jak się przedstawia jeże często na różnych rysunkach, jak ma wbite na kolce jabłko i tak sobie dzielnie
przekroczy. To jest bajka, on nie ma żadnej możliwości tak sobie nabić jabłka. Ale jabłko oczywiście zje, jak mu się da. W dolinach rzecznych występują tak samo często jak we wszystkich innych siedliskach. Dlatego w zasadzie na tym koniec o jeżach. Chociaż są bardzo sympatyczne i mógłbym o nich opowiadać znacznie dłużej. Ale dalej. Kwet. Proszę Państwa, jaki jest kwet, każdy widzi, co robi mniej więcej, też każdy wie. Potrafi to robić w dolinach rzecznych, bo niby dlaczego nie, dlaczego ma tam sobie nie drążyć kowytarzy, ale nie jest w jakiś istotny sposób z ekosystemami wodnymi w ogóle, niekoniecznie z dolinami rzecznymi związany. W związku z tym, mimo że też jest sympatyczny, zwłaszcza z czeskiej kreskówki, możemy go sobie darować. Tak dla porządku, tylko chciałbym zwrócić uwagę na dość szczególny status ochronny tego gatunku w Polsce. Jest chroniony, ale poza terenami ogródków działkowych. Czyli jak mamy ogródek działkowy i nam go kwet lub kwety skutecznie unicestwiają, to my też możemy spróbować je unicestwić, do czego nie namawiam, ale tam to już od nas zależy. Spróbujmy po dobroci, a jak nie, no to trudno, rozwiązania siłowe. Natomiast poza naszą prywatną własnością jest gatunkiem chronionym. Co oznacza na przykład, że nie wolno także niszczyć kwetowisk, nawet jeśli nie ma tam kweta. No i przechodzimy, proszę Państwa, do pierwszego gatunku typowo wodnego, a przy okazji niezwykle ciekawego z innego punktu widzenia. Rzęsowek rzeczek i jego krewniak, rzęsowek mniejszy, mniej znany i rzadszy. Natomiast rzeczek jest dosyć pospolity. Otóż oba one są zwierzętami w zasadzie ziemnowodnymi, ale z preferencją do wody. Bardzo dobrze pływają. Często bytują wśród roślinności zanurzonej i mogą w wodzie polować, choć równie często polują tuż przy rzece, na przykład ewentualnie przy jakimś oczku wodnym, ale raczej są związane z niewielkimi rzekami. Drobne bezkręgowce, rzadziej także kręgowce, zdarza się na przykład przede wszystkim płazy, żaby. I uwaga, z czego są znane oba rzęsorki? Są to jedyne w teriofaunie Polski. Teriofauna to jest albo cała fauna naziemna, albo w odniesieniu do ssaków używamy tego terminu. Są gatunkami jadowitymi. Są jadowite. Ich jad nie jest groźny dla człowieka, chociaż nie słyszałem o zbyt wielu ukąszeniach człowieka przez rzęsowki. Niemniej no, jakiś tam obrzęk, jakieś tam pieczenie, może lekki stan podgorączkowy wystąpić. Natomiast dla ofiar one nie zawsze korzystają z jadu podczas polowania, ale jeśli na przykład trafi jakąś większą żabę, to jest to bardzo istotny czynnik decydujący o sukcesie łowieckim rzęsorków. Nie są jakoś specjalnie związane z wodami czystymi, ale ich obecność świadczy o rozbudowaniu sieci troficznej, sieci pokarmowej. W związku z tym koniecznie trzeba na nie zwrócić uwagę przy inwentaryzacji, przy waloryzacji jakiegokolwiek zbiornika wodnego. Pamiętajmy, że oprócz rzęsowka rzeczka jest jeszcze rzęsowek mniejszy, którego w tej prezentacji nie ma. Wygląda tak samo, tylko jest mniejszy, na zdjęciu tego nie widać, także to, ale rzęsowek jest rzęsowkiem. Skoro mowa o maluchach. Niezwiązana specjalnie z wodami, ale bardzo sympatyczna wyjówka aksamitna, przedstawicielka wyjówek rodzaju Soreks. Mamy ich kilka, to są bardzo drobne ssaki owadożerne, niesłusznie kojarzone z gryzoniami.
niesłusznie kojarzone na przykład z myszami przede wszystkim, bo z gryzoniami to jeszcze, ale z myszowatymi, to nie są myszy. To nie są myszy. Charakterystyczny kształt pyska, od którego się wzięła nazwa rodzaju, ryjówka, no dosyć jasno świadczy o tym, że u myszy jest też zupełnie inaczej to wygląda. Ryjówki są znane, bo to jest ryjówka aksamitna i przede wszystkim ryjówka malutka. Najmniejszy polski ssak, oprócz nietoperza karlika malutkiego, ale no, jednak większość biologów jest tutaj skłonna przyznać palmę pierwszeństwa w tej dziwnej konkurencji, czyli bycia najmniejszym, właśnie ryjówce malutkiej. Otóż ryjówki są znane z bardzo szybkiego tempa metabolizmu. One na przemian jedzą i śpią. Dosyć nudne życie, no ale tak wybrała ewolucja. Tak zdecydowała. Muszą jeść najrzadziej co mniej więcej godzinę, półtorej godziny, ale to już jest maks. Inaczej po prostu padną z głodu, padną z wyczerpania. Także na chwilę przysypiają cały dzień, potem znowu żerują i w kółko dzień i noc. I to jest, proszę Państwa, dosyć czasami bywa, ja z doświadczenia pamiętam, dosyć przykre sytuacje bywają, kiedy w celu badania ssaków rozkłada się zwykle pułapki żywołowne. Nie sypie się do środka żadnego jedzenia, wykorzystuje się naturalną tendencję, naturalną skłonność niewielkich ssaków naziemnych do wchodzenia do takich dziwnych przestrzeni. To są po prostu takie puszki, które się wykłada, drewniane. Jak zwierzę wejdzie, to zamyka się przegrodę i ono zostaje uwięzione. Nic się zwierzęciu nie dzieje, ono wychodzi całe zdrowe, oznacza się je co do gatunku, ewentualnie oznacza, wpisuje albo jakiś symbol, ewentualnie obcina paliczki, to zwierzęcia nic nie boli, jeśli się te badania mają trwać dłużej. Ale z wyjówkami jest problem, ponieważ jeśli nie skontrolujemy takiej pułapki błyskawicznie, jeśli wyjówka nie będzie miała tyle szczęścia, to niestety wydobędziemy ją martwą, ponieważ padnie z głodu. Nawet wystarczą 3 godziny, żeby ona już po prostu tego nie przeżyła. Natomiast no, z wodami mają niewiele wspólnego, niemniej warto to o nich wiedzieć. I teraz, proszę Państwa, następuje cała seria nietoperzy. Ja tylko tak bardzo szybko ją Państwu przedstawię, żebyście poznali przedstawicieli kilku najważniejszych rodzajów. Natomiast co wspólnego mają nietoperze z wodami, oprócz tego, że oczywiście ją piją tą wodę, muszą ją pić. Zatrzymamy się na mroczku posrebrzanym, bo to ostatni z nietoperzy, który mam w tej prezentacji, i ogólnie się zastanowimy nad związkami z wodą. Otóż nietoperze, rzadko widujemy nietoperze, a jeszcze rzadziej je słyszymy. W zasadzie jest tylko jeden gatunek, który możemy usłyszeć, jeśli ktoś ma czułe ucho. Pozostałe nadają, wysyłają te swoje ultradźwięki poza granicą naszej słyszalności. Śmignie nam czasami jakiś cień, ewentualnie możemy znaleźć, jeśli mamy szczęście, wiszącego nietoperza w ciągu dnia, który dla niego jest nocą, bo oczywiście odwrotny ma zegar biologiczny, gdzieś pod okapem, gdzieś na jakimś strychu bądź piwnicy. Natomiast nie o co chodzi. Pamiętacie Państwo, jak opowiadałem o jaskółkach i ich związkach z wodami. W pewnych okresach doby, a zwłaszcza właśnie począwszy od zmroku, kiedy na rzew wylatują nietoperze, nad wodami jest bardzo dużo owadów.
Dla nietoperzy to jest absolutnie podstawowy element diety. Nie ma u nas nietoperzy owocorzewnych, nie ma u nas wampirów, które będą nacinały skórę z ssaków i zlizywały krew. Wszystkie posługując się echolokacją, polują na owady. W związku z tym, jeśli najwięcej owadów jest wtedy nad wodą, nisko nad wodą, to nietoperze polują nisko nad wodą, no bo to jest dosyć logiczne. I wtedy najłatwiej je zobaczyć, jeszcze póki jest w miarę widno, ewentualnie mamy księżycową noc, pełnię. Jest stosunkowo jasno. I przepiękny spektakl, kiedy nietoperze polują tuż, czasami nawet dotykają lustra wody. To zwłaszcza na jeziorach wygląda efektownie, ale w zasadzie na rzekach też. Trochę bez sensu to powiedziałem, przepraszam. W związku z tym każda woda plus nietoperze, plus pełnia, plus te owady dają nam bardzo, bardzo sympatyczny, niezapomniany właściwie spektakl przyrody. Niektóre gatunki również wtedy korzystają z okazji, żeby zaspokoić pragnienie. Po prostu sięgają pyszczkiem do lustra wody, podbijają jak gdyby kilka kropel, chwytają je i w ten sposób zaspokajają pragnienie. Także pozornie wydaje się, co wspólnego mają nietoperze z wodami. A no nic, ale jak się przyjrzymy tej relacji, pomyślmy, że jeszcze na przykład wieczorem mogła mieć miejsce wujka jakichś owadów i dlatego jest ich pełno akurat nad wodą, to bardzo jakiś taki bezpośredni element łączący te dwie grupy zwierząt znajdziemy. No, proszę Państwa, jeśli chodzi o świstaka tatrzańskiego, który jak wiadomo głównym zadaniem jego jest zawijanie czegoś w sreberka, a tak naprawdę zamieszkuje hale tatrzańskie w grupach rodzinnych, w niewielkich stadach. On w żaden sposób, poza tym, że od czasu do czasu musi się napić, nie jest związany z wodami, także pozostawmy go sobie na inne czasy. Podobnie chyba jak znaną wszystkim wiewiórkę. Również doliny rzeczne, okolice jezior są dla niej tak samo dobrym ekosystemem jak każdy inny, pod warunkiem, że będą porośnięte im starszym, tym lepiej lasem łęgowym z dużą liczbą dziupli. Ponieważ wiewiórki mogą budować gniazda w dziuplach, mogą się gnieździć, że tak powiem, w dziuplach, mogą też wykorzystywać gniazda ptaków, duże gniazda ptaków, na przykład srok, ale też więcej tych gniazd jest w starszym drzewostanie. No, suseł perełkowany, warto też wiedzieć, że w Polsce mamy susły prawie że rekordzistów, jeśli chodzi o długość snu, bo susły, zarówno perukowane, jak i mamęgowane, śpią przez pół roku, 6 miesięcy śpią. Dla jednych bajka, dla drugich strata czasu. Natomiast są oba w Polsce bardzo, bardzo rzadkie, z tego względu, że są to gatunki stepowe. A stepów, jak Państwo się pewnie domyślają, nie jest u nas zatrzęsienie. Także są naprawdę rzadki z uwagi na przede wszystkim brak odpowiednich siedlisk. W związku z tym, no, co mają stepy do wód, możemy sobie o susłach tylko zapamiętać to, że żyją, że są i spuszczamy na nie dalszą zasłonę milczenia. Do skoczkowatych należąca smuszka leśna, no tutaj też jak sama nazwa wskazuje, leśna, no to nie wodna, dlatego też ją pominiemy. Najczęściej mylona z myszą, tu jeszcze ma tą dodatkową pręgę na grzbiecie, wiele gatunków myszy leśnych. Przepraszam, myszawek, zaraz powiem, o co chodzi. Ma też taką pręgę, ale to jest poza obszarem naszych zainteresowań na tym przedmiocie.
No, ale proszę Państwa, bo tak leciałem, mówiłem, ten nas nie interesuje. Ten nas interesuje. I to interesuje nas bardzo, ten gatunek, bóbr europejski. Proszę Państwa, jest to najbardziej problemowy gatunek związany z wodami. Jak Państwo zapewne się orientują, gatunek w tej chwili wszechobecny. Wszechobecny. Mamy go wszędzie, nad wszystkimi typami wód płynących, stojących, zaczyna wchodzić, a już od pewnego czasu, do miast, powoduje coraz więcej szkód, na przykład w nasypach kolejowych, w wałach, pod mostami, przy budowlach hydrotechnicznych, jest przyczyną, uwaga, śmierci, bezpośrednią przyczyną śmierci co najmniej kilku osób rocznie w wyniku katastrof spowodowanych przez osypania się wału, albo pośrednio, tak wtedy wykolejenia pociągów i tak dalej, kilkudziesięciu, i to według poważnych statystyk. Także sprawa nie jest aż taka błaha z pozoru, jak się wydaje, nie dotyczy tylko konfliktu na linii rolnicy na przykład, obrońcy środowiska, czy też myśliwi, którzy akurat tutaj są dosyć neutralni, i nawiedzeni ekologowie. Przepraszam, mówię ogólnie. Bóbr jest naprawdę gatunkiem problemowym. Proszę Państwa, ja ostatnio udzielałem wywiadu. Rozmawiałem z moim kolegą w trakcie realizacji programu wędkarskiego i ośmieliłem się powiedzieć, że bobrów jest w Polsce 4 razy za dużo, niż wynosi pojemność środowiskowa. Oczywiście natychmiast w internecie zawrzało, a Oględzki tutaj nie wie, co mówi, bobry chce wystrzeliwać i tak dalej. Nie, proszę Państwa, ja powiedziałem prawdę. Jest 4-krotnie za dużo, niż wynosi pojemność środowiskowa. Pojemność środowiskowa to jest po prostu zespół elementów, które decydują, że dana populacja może mieć taką a taką liczebność, żeby jeszcze nie wpływała negatywnie na ogólny stan środowiska, na ogólny stan biocenozy. Jak to się z bobrem zaczęło? Proszę Państwa, on po II wojnie światowej w Polsce był praktycznie gatunkiem wymarłym. Nigdy nie był liczny. Przez całe wieki kwestie polowań na bobra regulowały specjalne edykty, ustawy. Zawsze był zwierzęciem dostępnym tylko dla wybranych. Jeśli pamiętacie Państwo z Krzyżaków to scenę, sytuację, kiedy Zbyszko z Jagienką musieli się wybrać, musieli ustrzelić bobra, żeby wyleczyć rannego Maćka. Wszystko fajnie, tylko Sienkiewicz albo nie wiedział, albo zapomniał napisać, że żeby było to legalne i żeby w razie kontroli, że tak powiem, nie przypłacili tego głowami, musieliby wcześniej uzyskać zgodę kasztelana. Także bóbr był zawsze zwierzęciem szczególnym, nigdy nie był liczny. A ponieważ wraz z rozwojem rolnictwa narastał konflikt między rolnikami a bobrami, ponieważ tamy bobrowe powodujące podpiętrzenia rzek, bobry podpiętrzają rzekę po to, żeby mieć lepsze żerowiska, one są roślinożerne. Woda się wylewała na pola, na łąki. Rolnicy nie byli zadowoleni. Ale mniejsza z tym konfliktem, bóbr nie był liczny. I po wojnie, po II wojnie światowej, na początku lat 50., kiedy po raz pierwszy przeprowadzano jakąś taką porządniejszą akcję liczenia ssaków w Polsce, inwentaryzacji ssaków w Polsce, bobrów po prostu nie znaleziono. Nie było. No więc skąd są teraz?
Otóż nie pamiętam dokładnie, w którym roku, ale była to połowa lat 50. Podczas braterskiej wizyty delegacji z ówczesnego Związku Radzieckiego, jedna z podkomisji tej delegacji przywiozła nam w prezencie 6 bobrów z dorzecza Pregoły. Je wypuszczono, bardzo się ucieszyliśmy, wypuszczono je w dolinę jakiej rzeki? Pasłęki, proszę Państwa. Ja pamiętam, jak byłem mały, byłem w szkole podstawowej, bardzo, bardzo dawno temu, znaczy nie lata 50, trochę później, ale za bardzo dobre wyniki w nauce, bo ja zawsze miałem bardzo dobre wyniki w nauce. Nie wykłada Państwu tutaj byle kto, już od podstawówki byłem dobry. Dostałem książkę, do tej pory pamiętam, jaki był tytuł, Nad Pasłęką żyją bobry. Ja jako dziewięciolatek się zaczytywałem, jak bobry sobie żyją nad Pasłęką i marzyłem, żeby takiego bobra zobaczyć. No, w tej chwili marzę o tym, żeby nie zobaczyć bobra, ale no, czasy się zmieniły. I proszę Państwa, z tych 6 osobników, z wszelkim prawdopodobieństwem, być może jakieś jeszcze istniały, zagubione, których się nie doliczono, odbudowała się cała wielka populacja, która w latach 90. i na przełomie wieków po prostu zaczęła bardzo, bardzo raptownie przyrastać. W związku z tym mamy w tej chwili według szacunków najbardziej kompetentnych instytucji zajmujących się właśnie kwestią bobra od 300 do 350 tysięcy osobników, czyli jak już powiedziałem czterokrotnie za dużo niż pojemność środowiskowa. I to jest fakt. Nie namawiam absolutnie, żeby do tych bobrów strzelać, ale jest problem i w jaki sposób trzeba je rozwiązać, jeśli uznamy, że człowiek jest pełnoprawnym elementem środowiska przyrodniczego. To tak dla porządku. Jak już powiedziałem, bobry są roślinożerne, ścinają drzewa po to, żeby zjadać ich korę, żeby je obgryzać z kory, ale przede wszystkim, żeby używać także jako element do budowy tam, a tamy budują po to, jak już powiedziałem, żeby stworzyć z rzeki szybko płynącej taki basen, w którym lepiej się rozwija roślinność zanurzona i bardziej komfortowo jest, można wtedy sobie żerować. Woda stojąca, głębsza, z roślinnością, to jest dla bobra raj. Kolejnym takim mitem, półprawdą, no powiedzmy, ja się uśmiecham, bo nie wszyscy wierzą w istnienie półprawdy, ale nie będę tego Państwu mówił, jakie jest dalsze uzasadnienie, rozwinięcie tej treści, bo nie wypada. W każdym razie takim jednym z mitów jest to, że wszystkie bobry budują żeremia i zamieszkują takie właśnie żeremia, wielkie chaty z dwoma podwodnymi wpływami, co najmniej. Owszem, budują żeremia. Ale zaledwie około 10% populacji, polskiej populacji, megapopulacji, będzie w takich żeremiach mieszkało. Pozostałe zasiedlają nory. Nory, które są kopane, zwłaszcza w urwistych brzegach rzek, tuż przy brzegach, bardzo dobrze maskowane trawą. One są, proszę Państwa, szalenie, szalenie niebezpieczne dla osób, które chodzą wzdłuż brzegów niewielkich rzek. No, ja mam z siłą rzeczy najwięcej wspólnego z wędkarzami. Wędkarze po prostu boją się takich rzek. Coraz częściej dochodzi do jakiegoś wypadku, a jak ktoś wpadnie w taką nagle w dziurę, która ma półtora metra, to naprawdę się może źle skończyć. No to jest oczywiście konflikt innego typu. W zasadzie to wędkarze wchodzą na tereny opanowane przez bobry. Tutaj trudno mieć do ssaków pretensje. Ale gatunek jest problemowy i coraz częściej jego wpływ na środowisko można określić jako niszczycielski. Co z nim zrobić? Odstrzał jakiś tam. Myśliwi nie chcą strzelać do bobrów, żeby było ciekawie. Wcale się do tego nie palą. Również z kolei
Państwo chciałoby, żeby bób stał się zwierzęciem łownym, bo wtedy odpada kwestia płacenia za szkody. Państwo nie musi wykompensować rolnikom szkód. I tak mam dane sprzed chyba 4 czy 5 lat, w ciągu roku wypłacono wtedy 20 milionów odszkodowań z uwagi na straty bobrowe, ale łączna suma, o której domagali się rolnicy w sądach, to było 80 milionów. To były kwestie sporne. Także, proszę Państwa, to są duże pieniądze. I no ten sympatyczny, największy z naszych gryzoni ma takie właśnie zasługi. Oprócz tego, że jest bardzo sympatyczny, miły i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie wolno, proszę Państwa, patrzeć na przyrodę pod kątem naszych sympatii. To jest taki odłam efektu aureoli. Jeśli coś jest ładne, sympatyczne, to musi być dobre, pożyteczne i tak dalej. Niekoniecznie. My musimy zachować pełnię obiektywizmu. Przepraszam za ten wtręt, ale przy okazji bobra akurat warto to wiedzieć. To jest najbardziej problemowy gatunek ssaka w Polsce w tej chwili. No i jest bardzo związany z wodami. On nie ma naturalnych wrogów, także tutaj nikt nie przejmie pałeczki od człowieka i nie będzie odpowiadał za utrzymanie w ryzach liczebności jego populacji. Kiedyś znacznie liczniejsze były wilki, które też znowu na te bobry nie polowały jakoś tak namiętnie, ale jednak. No w tej chwili co prawda liczebność wilków wzrasta w Polsce, ale nie jest na tyle wysoka, żeby były jakimś zagrożeniem dla bobra. No to, proszę Państwa, mieliśmy czysto wodnego, to wracamy do stepowego. Chomik europejski. Chomik europejski nie jest związany z wodą, oprócz tego, że tak jak będę się często powtarzał, no to już przestaje się powtarzać, że musi się napić. No bo to jest jasne. Nie posądźcie mnie Państwo, że ja tak bardzo podkreślam to, że każdy musi się napić. Chomik musi. Chomiki kojarzymy zwykle z takimi sympatycznymi, niedużymi zwierzątkami, potem się wycofałem, wyszło mi zwierzątkami hodowlanymi, które trzymamy w klatkach, ewentualnie kiedyś w akwariach i one sobie tak napychają policzki żarciem i są wtedy bardzo, bardzo śmieszne. Poza tym nic specjalnego nie robią. Chomiki nie są już w tej chwili bardzo popularne, za moich czasów dzieciństwa były, każdy chciał mieć chomika w akwarium. Natomiast chomik europejski, gatunek stepowy, w Polsce rzadki, nie bardzo rzadki, ale rzadki, on jest wielokrotnie większy od tego trzymanego w akwarium. To jest kawał zwierzaka, no nie, nawet taki może być, prawda? To jest taki dosyć pulchnawy, bardzo, bardzo sympatyczny, bardzo, bardzo ładny i tak już powiedziałem, gatunek stepowy. Warto wiedzieć, że mamy w Polsce dzikie chomiki. No to znowu ssak wodny. Nutria amerykańska. No sama ta nazwa Państwu powinna powiedzieć, że nie jest to gatunek rodzimy. No nie jest, skoro jest amerykański, to nie jest europejski. Skąd się u nas wziął? Jak to zwykle bywa w tych sytuacjach, dzięki hodowcom nutrie są często hodowlane, może nie tak często jak 40-50 lat temu, kiedy wykorzystywano nie tylko ich skóry, ale przede wszystkim mięso. No taki jeden, nie wiem czy z mitów, czy prawd, czy półprawd z czasów komunizmu był taki, że ówczesne parówki produkowano przede wszystkim z mięsa nutrii. Chciałbym, żeby była to nieprawda, ponieważ ja bardzo lubiłem parówki wtedy jako dziecko. Natomiast przede wszystkim na futra i uciekały, no jak to zwierzaki hodowlane. Uciekały, czasami jakiś wypadek miał miejsce w hodowli, jakaś awaria. I one okazało się, że się bardzo dobrze u nas czują. Znowu nie wiadomo, czy się rozmnażają w naturze,
ale jest to całkiem prawdopodobne, o ile oczywiście znajdą partnera. Ale dlaczego nie? Utrzymują w miarę stabilną populację, więc trudno powiedzieć, żeby cały czas z hodowli uciekały nowe osobniki. Tylko bardzo prawdopodobne jest rozmnażanie. W Czechach, blisko naszej granicy, być może dlatego, że tam jest znacznie popularniejszym zwierzęciem hodowlanym i dlatego statystycznie częstsze są ucieczki, zaczęły stanowić problem z uwagi na wtargiwanie na drogi, a to jest dosyć duże zwierzę, no i tak jak kolizja z psem praktycznie może być groźna, jeśli nie dla człowieka, to dla samochodu. Ostatnio dość licznie pojawiły się na brzegach Wisły, na obu warszawskich brzegach Wisły nutrie. Czy dość licznie, to nie znaczy, że obsiadają łachy piaszczyste, tak jedna przy drugiej, ale można je spotkać no, w miarę regularnie. I kolejny ssak, no, w samej nazwie mamy, ziemnowodny, karczownik. Bardzo sympatyczny, bardzo ważny z punktu widzenia interesów hydrotechniki i nielubiany. Od razu Państwu powiem. Jest roślinożerny, czyli w zasadzie taki powinien być nam obojętny. Niech on sobie tam pogryza jakąś, jak tutaj dać jakieś listki, korzenie, co nam do tego. Tylko że dwie rzeczy. Jest dosyć liczny, jak już powiedziałem. Występuje w koloniach często. To nie ma tam jakichś relacji pomiędzy osobnikami szczególnie dużych, ale ponieważ jest go duży, jak znajdzie jakieś dobre miejsce, to jeden przy drugim potrafią te swoje nory budować. Niesie się w norach dosyć głębokich i traf chciał, że ponieważ często będzie pływał w wodzie, żeby sobie stamtąd coś wyciągnąć do jedzenia, to te nory są szalenie często umiejscowione w wałach przeciwpowodziowych. Jak jest ich dużo i są dosyć głębokie, no to koniecznością rzeczy wał jest w tym miejscu osłabiony. I w przypadku powodzi, no, może w ostatnich latach nie było u nas jakichś katastrofalnych powodzi, chociaż przecież w zeszłym, przed suszą, przed rozpoczęciem suszy najpierw mieliśmy powódź. To w takich miejscach wały łatwiej zostają przerywane. Dlatego karczowników się nie lubi, dlaczego karczowniki się, nie ma co ukrywać, tępi na takich, na obszarze, właśnie na wałach, na wałach przeciwpowodziowych, ponieważ są rzeczywiście niebezpieczne. No i wracając do bobra teraz, proszę Państwa, sympatyczny. A jeśli mamy wybierać między sympatycznym zwierzęciem a bezpieczeństwem człowieka, co wybieramy? No, to są czasami trudne dylematy, ale no, chyba jednoznaczne do rozstrzygnięcia. Jeśli bobry są niebezpieczne dla ludzi, a są, bywają, to też co z tego, że są sympatyczne? Nic więcej nie będę mówił. Nornica, znowu możemy ją sobie darować, oprócz tego, że jest to jeden z najpospolitszych w Polsce w ogóle ssaków, najczęściej odławianych podczas wszelkich badań, to z ekosystemami wodnymi za wiele wspólnego nie ma. Podobnie jak nornik zwyczajny, ale znowu teraz przechodzimy do gatunku typowo wodnego i powtórka z rozrywki. Znowu mamy w nazwie amerykański i on jest znowu amerykański. I ta sama historia, co z nutrią, zwierzę hodowlane, które się rozpanoszyło po ucieczkach i które raczej na pewno rozmnaża się w Polsce. W przypadku piżmaka tutaj biologowie nie mają specjalnych wątpliwości. Często spotykany, naprawdę często w różnych typach wód. Na warszawskim jeziorze zgorzała co najmniej kilka osobników, na jeziorku Czerniakowskim co najmniej kilka osobników, na jeziorku Imielińskim co najmniej kilka. I tak można by długo wymieniać.
Roślinożerny, ale wzbogacający swoją dietę na przykład pisklętami, potrafi plądrować gniazda ptaków wodnych, chociaż generalnie jest, mówię, roślinożerny. Dobrze pływa, w miarę odporny na zmiany klimatyczne. Także gatunek, na który po prostu trzeba zwracać uwagę w ekosystemach. Bo proszę Państwa, generalnie to jest typowe dla wszystkich gatunków obcych, które się pojawiają nagle w jakimś nowym dla nich środowisku. Jeśli sobie one same dadzą radę z niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi, to mogą być bardzo groźne dla reszty populacji, dlatego że pozostałe gatunki nie są ewolucyjnie przystosowane do obecności tych gości. Obowiązuje nas w tej chwili w naukach ewolucyjnych termin koewolucja, ewolucja zbieżna. Chodzi o to, że poszczególne gatunki ewoluują, przekształcają się nie tylko w zależności od zmian środowiska zewnętrznego, ale także innych gatunków. To jest bardzo istotny element środowiskowy. Współewolucja, ewolucja zbieżna. Natomiast jeśli czegoś nie było i się nagle pojawia, no to w jaki sposób wyewoluować w odniesieniu do tego gatunku? Dlatego gatunki obce są tak niebezpieczne dla ekosystemów. Popielica. No znowu mamy gatunek absolutnie niewodny, natomiast Ciekawy bardzo ssakowadożerny, z dwóch powodów. Po pierwsze, rekordzistka, jeśli chodzi o długość snu. Nie suseł, a właśnie popielica. Ona śpi 7 miesięcy. Także no, śpiofrasowy. Druga sprawa, jest to jeden z nielicznych ssaków, nie wiem czy nie jedyny, dla którego wywiesza się w Polsce skrzynki lęgowe. Podobnie jak dla ptaków, tylko że trochę niżej, one inaczej wyglądają, ale to jest program ochrony popielicy, w związku z tym, ponieważ ona lubi w takich skrzynkach zakładać gniazda, to się je wywiesza i to warto, jeśli Państwo sobie zapamiętają, tak po prostu dla wiedzy ogólnej. Proszę Państwa, teraz się nie zdziwcie. Znowu to nie ma nic wspólnego z wodą. Nie będę już powtarzał, że się musi napić, ale przemyciłem tę treść. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę na nazwę polską. Myszarka. Co to jest myszarka? Za moich czasów, to były czasy, późna epoka dinozaurów gdzieś, tak? Ale kiedy ja studiowałem, przeprowadzałem badania terenowe, ten gatunek nazywał się mysz leśna wielkooka. I to było bardziej dla nas zrozumiałe. Wielkie oczy, rzeczywiście to jest cecha rozpoznawcza tego gatunku. Ale proszę Państwa, to co mówiłem, taksonomowie nie śpią, muszą w jakiś sposób uzasadnić swoje istnienie. W związku z tym stwierdzili, że nic takiego, no nie jest to żadna mysz, bo mysz jest jedna, mysz jest domowa, a pozostałe są myszarki. Nie wiadomo dlaczego, ale od tej pory ona się nazywa myszarka. Dobrze, nie polemizuję. Ale jak usłyszycie Państwo mysz leśna od jakiegoś leśnika czy coś, to znaczy, że to właśnie chodzi o ten gatunek. Tak, mysz domowa to mysz domowa. To już jest mysz, nie myszarka. Jako jedyna przysługuje jej to, jej prawo do bycia prawdziwą myszą. Szczur wędrowny. Proszę Państwa, szczur wędrowny, jego bliski kumpel i kuzyn szczur śniady, dwa gatunki szczurów, one są związane z wodami. Bardzo, generalnie szczury bardzo wodę lubią i to nie tylko wodę w piwnicach czy w kanałach ściekowych, tamtą też, ale normalne zbiorniki wodne bardzo często zasiedlają gromadnie, właśnie zwłaszcza niewielkie kanały, fosy, także brzegi rzek na odcinkach miejskich zurbanizowanych i tam mogą polować nawet na pisklęta ptaków wodnych. Szczury są szalenie żarłoczne, jedzą wszystko i bardzo groźne, bardzo, no, można powiedzieć, drapieżne.
ponieważ w Warszawie jest ich gdzieś około 4 milionów, czyli dwa razy tyle co ludzi, no to warto sobie zdawać sprawę z niebezpieczeństw, jakie przenoszą, jakie stwarzają, no choćby przenoszenie zarazków. Dlatego szczurów się nie lubi, nie lubimy, łagodnie mówiąc, i tępimy, ale one niestety mają, są bardzo odporne jako gatunek. Szczur wędrowny i szczur śniady, dwa gatunki. Jakby nie było, powtarzam, warto je uwzględniać w przypadku niektórych ekosystemów wodnych, zwłaszcza ekosystemów śródmiejskich, niewielkich, takich jak wspomniane już fosy, kanały, jeziora śródmiejskie, takie jak jeziorko. Proszę Państwa, jeziorko Kamionkowskie. Ja używam czasami nazwy jeziorko Kamionkowskie, jeziorko Czerniakowskie, jeziorko Wilanowskie, chociaż to są jeziora, ale to są nazwy zwyczajowe. Tak są na przykład w planach przestrzennych określane. To nie jest moja tendencja do zdrobnień, ponieważ ja zdrobnień generalnie nie lubię. Tam jest szczurów pełno. W związku z tym naprawdę należy uwzględniać jako element ekosystemu, jako element destabilizujący biocenozy, na przykład szuwarowe. Znowu, niezwiązany specjalnie z wodami królik, ale znowu ciekawa sprawa, jak myślę, nie wszyscy Państwo, chociaż chciałbym się mylić, wiedzą, że mamy w Polsce dzikie króliki. Dzikie króliki. Dziko skaczące sobie po polach, w miedzach i tak dalej, tak jak zające, nieco bardziej może zwaliste, nie takie szybkie, ale jak najbardziej dzikie. Króliki nie muszą być trzymane w klatkach, są normalnym elementem ekosystemów. Podobnie jak zające, no, o zającu już Państwu opowiadał nie będę, bo chyba każdy go zna. Na jedną tylko rzecz chciałem zwrócić uwagę. Gdybyś ktokolwiek Państwa zapytał, jaki jest najpospolitszy polski ssak, no to oprócz tam myszy, szczura i tak dalej, które tak od razu nie przychodzą nam do głowy, to pewnie ktoś wymieniłby także zające. I niemiłe zaskoczenie, proszę Państwa, bo jeszcze kilkanaście, 10 lat temu szarak był, proszę Państwa, na granicy wyginięcia. Były w Polsce obszary, gdzie w ogóle nie było zajęcy. On się w tej chwili stosunkowo ładnie odbudował, ale wciąż to nie jest taka liczebność, jak załóżmy ćwierć wieku temu. Wciąż jest gatunkiem może nie mocno zagrożonym, ale jeszcze daleko mu do optymalnego stanu populacji. No, jeśli chodzi o butlonosa, to jest oczywiście ssak wodny, delfin. Mamy w Polsce delfiny występujące w naszej strefie Bałtyku, no ale nie jest to, Bałtyk nie jest wodą śródlądową, w związku z tym o wpłynięciach butlonosów do rzek przymorskich nikt jeszcze nie donosił, dlatego możemy go sobie darować. Podobnie jak mam świna, gatunek bałtycki. Aczkolwiek warto wiedzieć, że jest to jeden z najważniejszych gatunków dla polskich biologów morskich. Jego restytucja, jego ochrona, bo populacja jest bardzo, bardzo niewielka, jest obecny w polskiej strefie Bałtyku. Dosyć często niestety morświny padają ofiarami kolizji z kutrami rybackimi. I na Helu jest stacja badania ssaków i tam znajduje się MOW Świnarium. Ono jest zamknięte dla zwiedzających, ale czasami jak litość bierze pracownika i poza sezonem wpuszczą tam kogoś, żeby sobie obejrzał tę MOW Świnę. I warto popatrzeć, tam są leczone właśnie ranne zwierzęta, część jest wypuszczana, część oddawana do różnych placówek, do różnych delfinariów. Warto wiedzieć, że ta stacja istnieje, ona nosi na imię profesora Krzysztofa Skóry, słynnego polskiego badacza morskiego, zmarłego niestety przed kilku lat. Proszę Państwa,
Z istnienia tego ssaka na ziemiach polskich z pewnością wszyscy sobie zdają sprawę, wilk, na krawędzi wyginięcia w tej chwili nieco odbudował swoją populację, ona oscyluje w Polsce, jest różnie szacowana. Spotkałem relację od 600 do 1200 osobników. Coraz częściej opuszcza lasy i gdy przemieszcza się bliżej osiedli ludzkich, nawet miast. Był już stwierdzony ostatnio, w ostatnich latach w Warszawie, w dzielnicy Włochy, w Poznaniu. Także no, coś co jest, było wcześniej dziwne. No oczywiście nie jest gatunkiem wodnym, ale uwaga, pojawia się w nowych miejscach właśnie wędrując wzdłuż dolin rzecznych. Doliny rzeczne stanowią dla niego szlaki swobodnej migracji, korytarze swobodnej migracji, dlatego warto o wilku pamiętać, mówiąc o dolinie rzecznej jako o mozaice ekosystemów. Nieco podobna sytuacja z szakalem, nieco, ponieważ on ma też inne szlaki migracyjne, nie tylko doliny rzek, ale znowu informacja dla części z Państwa. Szakal, znany przede wszystkim z powieści Dzień Szakala, ale to nie o tym będziemy mówić, i kojarzony z kontynentem amerykańskim. Natomiast w związku z tym, jak mógł się u nas znaleźć metodą, w sposób, dzięki naturalnej migracji, no przecież nie przepłynął. Nie, ale oprócz populacji amerykańskiej istnieje prężna populacja azjatycka. I to właśnie wskutek ocieplenia klimatu albo po prostu naturalnego przemieszczania się, naturalnej zmiany zasięgu, szakale już około 50 stwierdzeń na obszarze Polski południowo-wschodniej. Dosyć podobna sytuacja z jenotem, ale nie do końca wiadomo, czy jest to naturalna migracja z Azji. Pierwsze osobniki stwierdzono w Polsce w 1949 roku. Czy uciekinierzy z hodowli, czy jedno i drugie? Prawdopodobnie jedno i drugie, bo że na pewno ta naturalna migracja miała miejsce, to, że na pewno to jest pewne, ale pięknie to powiedziałem. Wiedzą Państwo, o co chodzi. A uciekinierzy z hodowli z pewnością wzbogacali populację. I lis. No, na pewno Państwu znany ten tutaj, to jest lisek, ale bardzo ładny. Gatunek z rodziny psowatych. I podobna kwestia. No, oczywiście wodny nie jest, ale doliny rzeczne, zarówno lasy łęgowe, jak i otwarte fragmenty dolin rzecznych, są jego bardzo dobrymi terenami łowieckimi, przepraszam. Dlatego można go uwzględnić, omawiając na przykład strefę zalewową dolin rzecznych. No i mamy najpotężniejszego ssaka polskiego, niedźwiedzia brunatnego. Proszę Państwa, to nie jest miś. To nie jest poczciwy miś zabawka, to jest bardzo, bardzo groźny drapieżnik. Dlatego ja z przerażeniem patrzę na to, co się dzieje w tej chwili na przykład w Tatrach, kiedy turyści zostawiają jedzenie niedźwiedziom, przyzwyczajając je do szlaków turystycznych i tak dalej, do coraz bliższych kontaktów z ludźmi, ponieważ to się źle skończy. Ale chciałbym być złym prorokiem. U nas jest zbyt mało niedźwiedzi, żeby kojarzyć je bezpośrednio z rzekami jako elementami ekosystemów, ale i za mało ryb w tych rzekach, żeby były to dla nich cenne tereny łowieckie. Natomiast jeszcze przed wojną, przed budową zbiornika we Włocławku i zapory we Włocławku, niedźwiedzie tatrzańskie często polowały na łososie, które płynęły na Tarło w główne partie tatrzańskich potoków. No, szkoda, że to należy już do przeszłości. Możemy sobie popatrzeć na te, które robią to w rzekach wpadających do Pacyfiku.
Wydra europejska. No, to jest, nareszcie możemy sobie powiedzieć coś optymistycznego dotyczącego ssaka wodnego, bo jest to typowy ssak wodny, polujący w wodzie, polujący przede wszystkim na ryby, bardzo sprawny, duży. Takie zwierzę. To jest ważna cecha. Wydra jest duża, wydra jest wielka, proszę Państwa, bo bardzo często była mylona z norką amerykańską, która jest o połowę mniejsza. Ja Państwu, o, z tą tutaj, norką, czyli wizonem. Ktoś zaobserwował norkę, która była bardzo, bardzo pospolita w różnych wodach. Ja widziałem wydrę. Wydr jest dużo. Nie, wydr nie było dużo. Wydry są wciąż rzadkie, aczkolwiek ich liczebność na szczęście wzrasta. Wydry są duże, wydry są dość płochliwe. Piękne, bardzo inteligentne zwierzęta. Niezbyt lubiane przez hodowców ryb, dlatego że dość często w stosunku do swojej liczebności występują w pobliżu właśnie tych stawów hodowlanych. No nic dziwnego, tam są ryby. I mają specyficzne zachowania, które jest trudne do wytłumaczenia. Mianowicie normalny drapieżca zabije tyle zwierząt, ile jest w stanie zjeść za jednym zamachem. Po co ma zabijać więcej, jeśli ich nie zje i nie może sobie zrobić zapasu? Jest to niepotrzebny wydatek energetyczny, bez sensu, prawda? Ewolucja powinna eliminować takie zachowania. Tymczasem wydra, jako jedyny duże zwierzę drapieżne, postępuje w pewien sposób irracjonalnie. Potrafi na przykład, i widziałem takie sytuacje, w stawie hodowlanym wyciągnąć z tego stawu 10 karpi albo tęczaków, ułożyć je jednego przy drugim na grobi, jednego zjeść całego, drugiego zjeść do połowy, trzeciego nadryć od głowy, a pozostałe zostawić. Po co? Diabli wiedzą, przecież jeśli byłoby to zachowanie, a tak z pozoru jest, niepotrzebna strata energii. Co, ona się bawi? Przepraszam. Być może doskonalenie umiejętności łowieckich jest tak opłacalne, że warto właśnie tę energię wydatkowywać na takie polowanie dla przyjemności. Gdyby to zachowanie było nieopłacalne ewolucyjnie, zostałoby wyeliminowane przez dobór naturalny, bo takie, które by, mutanty, które by się nie bawiły, które by upolowały tylko tyle, ile jest potrzeba, miały więcej energii na inne czynności życiowe, by zyskały przewagę ich geny. Widać nie. Także bardzo, bardzo ciekawa sprawa. Można powiedzieć, że wydra to sukces myśli ochroniarskiej, oby tak było dalej. Kuna domowa to raczej inwazja do miast, w związku z tym woda nie. Borsuk bardzo niedoceniany, bardzo groźny drapieżca. Doliny rzeczne, tak jak każda inna mozaika ekosystemów, on tam się będzie zapuszczał na łowy. To jest raczej nocny drapieżca, ale z wodami nic więcej wspólnego nie ma. Łasica dość często poluje na brzegach. Łasica dość często poluje na brzegach rzek, zwłaszcza potoków górskich. Jest bardzo zwinna i jedną z jej zdobyczy na tamtych terenach są na przykład traszki i salamandry, które właśnie nad brzegami rzek bytują. Także od biedy można ją do takich sieci troficznych włączyć. Tchórza może mniej, on jednak bywa nad wodami, ale nie ma jakichś szczególnych preferencji. To jest troszeczkę większy gatunek, też bardzo zwinny z łasicowatych. No i wreszcie ten wizon amerykański, czyli norka amerykańska. Znowu nie wiem, dlaczego naszym taksonomom przeszkadzała norka amerykańska. I zdecydowali się na wizona, będącego taką półkalką nazwy łacińskiej, ale niech będzie wizon. Proszę Państwa,
historia bardzo podobna jak z innymi uciekinierami z hodowli, bo to oczywiście on uciekł z hodowli, norki uciekały z hodowli. Ja będę mówił norka, przepraszam. Tak się przyzwyczaiłem. Norki pouciekały z hodowli, nie mając naturalnych wrogów, bardzo szybko zaczęły się rozmnażać na dziko. I to jest, proszę Państwa, drapieżca uniwersalny. Świetnie pływa, chodzi po drzewach, jest bardzo szybki, zwinny, wszędzie się wciśnie. W związku z tym to właśnie ten gatunek spowodował prawdziwą hekatombę wśród wielu naszych gatunków ptaków wodno-błotnych, niszcząc ich gniazda i lęgi. To był bardzo, bardzo poważny problem. Na szczęście, znowu ortodoksyjni miłośnicy przyrody może się do mnie przyczepią, ale na szczęście z gatunkami obcymi bywa tak, że po raptownym wzroście liczebności następuje również raptowny spadek. Nie wiadomo z jakich przyczyn, po prostu wysycenie środowiska. Tak się stało z norką i w tej chwili z wizonem, i w tej chwili jej populacja osiągnęła takie plateau, fazę stabilną. W miarę niskim poziomie. I kolejny gatunek będący uciekinierem z hodowli, można go też spotkać nawet nad Wisłą w Warszawie, aczkolwiek szopy pracze się zdaje się u nas jeszcze nie rozmnażają, a szkoda, bo są szalenie sympatyczne. Nazwa szop pracz pochodzi od tego, że to jest zwierzę raczej roślinożerne, ale wszystko przed włożeniem do ust musi najpierw, do pyska, musi najpierw wyprać, to znaczy tak potrzeć w przednich łapach, stąd jego nazwa. Oczywiście znowu, zwróćcie Państwo uwagę, ile ssaków związanych z wodami to są uciekinierzy z hodowli, to są obce elementy w naszej faunie, które się powoli zadomawiają. Także akurat jeśli chodzi o faunę ssaków wodnych, no tutaj jest o czym mówić. Ryś i żbik, dwa bardzo, bardzo rzadkie drapieżce z rodziny kotowatych, no oba średnio związane z wodą, foka pospolita. Mam cztery gatunki fok, ale wszystkie są morskie. Występują na brzegach, na brzegu Bałtyku, można je czasami zobaczyć, ewentualnie w samym ujściu Wisły, ale trudno je zaliczyć do rzecznych. No i żubr, który no, z wodą ma tyle wspólnego, co ją widzi w pojniku. Ewentualnie w jakimś oczku stawie, do którego trafi. Podobnie jest z muflonem, już się troszeczkę spieszę, z kozicą, to są rzecz jasna gatunki górskie. No i dzik. Dzik jest związany z wodami. Bardzo wody lubi, a zwłaszcza lubi przywodne, różne bajora, błota na obszarach rozlewiskowych. To jest typowe zwierzę łęgu podmokłego i olsu. Dziki w dolinach rzecznych są pospolite, bardzo często brodzą w płytkich bagnistych zbiornikach i tam ryją w podłożu. Warto o nich pamiętać. I łoś. Nie na darmo tutaj ten wielki przedstawiciel kopytnych jest w wodzie. Łosie też bardzo, bardzo lubią obszary podmokłe. Nie są typowymi zwierzętami ssakami wodnymi, ale często do wody wchodzą, dobrze pływają, preferują obszary bagienne, podmokłe. Także również jeśli chodzi o doliny rzeczne, warto je uwzględnić jako, przede wszystkim to są to dla nich szlaki migracji. Stąd tak stosunkowo często, biorąc pod uwagę liczebność łosia, one są spotykane nawet w centrum Warszawy. Przychodzą tutaj z Puszczy Kampinoskiej, ale wzdłuż Wisły. To dolina Wisły jest dla nich tym wabikiem. No i wspomniana na początku sarna, typowa mieszkanka łęgów, czyli lasów nadrzecznych, bardzo często wychodząca na obszary przyrzeczne w celu na żerowiska i do wodopojów.
No i uwaga, proszę Państwa, wiem, że to jest poniżej państwa poziomu, takie pytanie zadawać. Bardzo przepraszam, ale czy wszyscy Państwo rozróżniają sarnę od jelenia i zdają sobie sprawę, że to są dwa różne gatunki? Bo jeszcze się można spotkać z opinią, że jeleń to jest samiec sarny. Nie, jeleń to jest inny gatunek, jest dwa razy większy, potężniejszy. Samica jelenia nazywa się łania, a samiec sarny nosi zwyczajową nazwę kozła. Dlatego pamiętajmy, jeleń jest znacznie rzadszy, znacznie płochliwszy i znacznie rzadziej spotykany w dolinach rzecznych. Tym optymistycznym akcentem kończymy przegląd fauny. Ostatni wykład będzie dotyczył relacji biocenotycznych w biocenozach wodnych, czyli tych, którymi się Państwo zajmują, a potem przejdziemy do części ćwiczeniowej. Ja na zakończenie ostatniego wykładu powiem, jak ja to sobie wyobrażam. Na razie dziękuję.